Myślę, że podstawowym problemem związanym z naszym kłopotem z pasją jest to, że ulegamy bardzo wielu różnym uproszczeniom w naszym myśleniu, w naszym mówieniu o pasji. I o tym jest dzisiejszy odcinek, będący jednocześnie drugą częścią naszego cyklu na temat pasji. Pierwsze uproszczenie, na które chciałbym Wam zwrócić uwagę, to myślenie, że pasja jest w nas. Gdzieś tu w środku jest pasja, którą muszę odkryć i w momencie, kiedy ją odkryję, to wszystko już będzie pięknie i wspaniale. Pozwólcie, że komentując to, posłużę się analogią do miłości. Osoby, które twierdzą, że pasja jest w nas i należy ją po prostu odkryć i w momencie, kiedy ją odkryjemy, będziemy na zawsze szczęśliwi, przypominają mi tych, którzy żyją w przekonaniu, iż na świecie jest tylko jedna dobra, właściwa osoba, z którą mogą stworzyć trwały, szczęśliwy związek. W tej wierze nie ma jeszcze nic złego, bo każdy z nas chce dobrze wybrać. Problem polega na tym, że jak pokazują badania, osoby, które wierzą, że chodzi tylko o to, żeby odnaleźć właściwą osobę, to często osoby, które żyją w naiwnym przekonaniu, że jak już znajdą, to wszystko będzie dobrze. To też osoby, które w momencie, kiedy pojawiają się problemy w związku, przestają w ten związek inwestować, przestają się rozwijać, przestają myśleć, czy inaczej, zmieniają swoje nastawienie do drugiej osoby, myśląc, nie wychodzi, to znaczy, że to nie jest ta osoba. Tak naprawdę chyba muszę poszukać kogoś innego. Powodem, dla którego coś nie działa, jest to, że źle wybrałem. Takie jest myślenie. Jeżeli mam takie samo myślenie w odniesieniu do pasji, to w momencie, kiedy pojawia się trudność, wysiłek, którego nie przewidziałem, kiedy mija to zauroczenie, kiedy mija ta fascynacja, która się pojawia na początku, dochodzę do wniosku, że nie, robienie tego jest nudne, męczące. Nie, to chyba nie jest dla mnie. Chyba muszę znaleźć coś innego. Obok takiego nastawienia, zarówno do związków, jak i do pasji, jest inne nastawienie, które określamy jako growth. Nastawienie na rozwój, nastawienie na ciągłą zmianę, nastawienie na dostosowywanie się. Ludzie, którzy reprezentują to nastawienie, zarówno w miłości, jak i w odniesieniu do pasji, myślą w kategoriach OK, ważne jest, żeby dobrze wybrać, ale ja wiem, że pojawią się problemy. Wiem, że pojawią się trudności. Tym, co muszę robić, to nie poddawać się tym problemom, tylko wykorzystywać je do tego, żeby wzmacniać swoje zaangażowanie, swoją pasję, siłę swojej miłości. Pokażę Wam to na prostym przykładzie badania, które kiedyś przeprowadzono. Najpierw pokazano uczestnikom badania film dokumentalny na temat czarnych dziur. Zrobiony w ten sposób, żeby był naprawdę fascynujący w odbiorze i no, po prostu zainteresował ludzi, którzy go oglądają. I to się udało. Dwie grupy badanych, które uczestniczyły w tym badaniu, były zainteresowane. Większość z nich deklarowała po obejrzeniu tego filmu, że film był interesujący. Zjawisko pokazane na tym filmie było fascynujące. I z chęcią zainteresowaliby się tą tematyką bardziej. W drugiej części badania wszyscy respondenci otrzymali do przeczytania artykuł naukowy na temat czarnych dziur, który nie był już tak jasny, nie był tak prosty i nie był tak fascynujący. I co się okazało? Ci, którzy mieli postawę only one, tylko jedna pasja, tylko jedna rzecz, którą mogę odkryć w życiu, będzie moją pasją, szybko zgubili zainteresowanie czarnymi dziurami. Doszli do wniosku, że to chyba jednak nie jest to, co mnie tak naprawdę fascynuje. Z kolei ci, którzy mieli nastawienie na rozwój, bardziej zainteresowali się tematem. Próbowali zrozumieć to, czego nie zrozumieli. Nie zadowalali się tylko tym, co jest atrakcyjną otoczką, tą zewnętrzną sferą, którą dostrzegamy. To, o czym mówię, prowadzi nas do bardzo istotnej rzeczy, którą zaobserwowali naukowcy zajmujący się
pasją, szczęściem, satysfakcją z życia. Wskazali oni, że pasja jest procesem, w którym ciągle się rozwijamy, ciągle borykamy się z pewnymi trudnościami, ciągle wkładamy wysiłek. Pasja to nie jest coś, co tak po prostu przychodzi i daje satysfakcję. Pasja wymaga od nas zaangażowania, wysiłku, poświęcenia. Drugie uproszczenie, które pokutuje w naszym myśleniu na temat pasji, jest to, że pasja może być tylko jedna. No bo jak można mieć kilka namiętności jednocześnie? No wyobraźcie sobie człowieka, który namiętnie kocha kilka kobiet naraz, albo kobietę, która kocha kilku mężczyzn naraz. Namiętnie. Dlatego my też myślimy często o tym, że pasja może być tylko jedna. Już od dziecka wdrukowuje się w nas przekonanie, że nie można być dobrym we wszystkim, że nie można jednocześnie być świetnym z matmy, interesować się językiem polskim, czytaniem książek, czytaniem powieści i jeszcze do tego trenować koszykówkę. Musimy wybrać i uważa się, że każdy z nas powinien odnaleźć swoją niszę, w której się będzie realizował. Podobnie jest z pasją. Wielu żyje w przekonaniu, że pasję można mieć jedną. Najlepiej na stałe. Dwie rzeczy w tym kontekście. Po pierwsze, badania pokazują, że ludzie, którzy są przekonani o tym, że pasję można mieć jedną, to osoby, które w momencie, kiedy doświadczały pewnych turbulencji związanych z realizacją tego, co nazywali pasją, po prostu te pasje porzucali. To taki kochanek, który w momencie, kiedy się pokłóci ze swoją dziewczyną, wchodzi na Tindera i szuka następnej. Osoby, które były przekonane, że pasję można mieć tylko jedną, były mniej wytrwałe w trwaniu w tej pasji. I druga rzecz, taka analogia z kolei nie do miłości po raz pierwszy, tylko do dzieciństwa. Kiedy będąc dzieciakiem grałem w piłę, to nie miałem wyrzutów sumienia, że nie gram w kosza, chociaż koszykówkę również lubiłem. Mało tego, jak zmieniałem piłkę na koszykówkę, nie miałem z tego powodu wyrzutów sumienia. No bo dlaczego? Mało tego, potrafiłem wrócić na jakiś czas znowu do grania w piłkę, porzucając koszykówkę. I było ok. Pasji w naszym życiu może być wiele i jedna nie wyklucza drugiej. Nawet jeżeli odczuwamy je, doświadczamy ich jednocześnie. Trzecie częste przekonanie związane z pasją jest takie, że pasja każdy z nas odkrywa sam w sobie, że tak naprawdę nie trzeba jej szukać. No bo jeżeli ludzie pomimo małego prawdopodobieństwa czasami jednak wygrywają w totka, albo pomimo małego prawdopodobieństwa jednak giną od pioruna, to co? To ja nie mam jeszcze pasji, to sobie tutaj postoję, poczekam, za chwilę się powinna jakaś znaleźć. A kiedy już zaczynamy szukać pasji, to co robimy? No, zaglądamy do internetu, szukamy stron, których nagłówki mówią 5 kroków do znalezienia pasji w swoim życiu, 8 niezawodnych sposobów na odnajdywanie pasji w życiu. Uczyń pasję elementem swojego życia w 3 krokach. Albo idziemy do Starbucksa i siedząc naprzeciw naszego przyjaciela mówimy: słuchaj stary, ale jak myślisz, jaką ja bym mógł mieć pasję w życiu? Z szukaniem pasji jest trochę jak wejściem na bankiet, na którym jest szwedzki stół. Część z nas, chodząc na bankiet, gdzie jest bardzo długi stół, na którym jest bardzo wiele różnych potraw, co robi? Zaczyna od początku, próbując wszystkiego, aż dojdzie do momentu, w którym znajdzie coś, co jest wyśmienite i na tym się zatrzymuje. Część z nas potraktuje ten szwedzki stół jako szansę na to, żeby móc spróbować wiele rzeczy. Nie zamykamy się na nic. Nawet jeżeli coś nam smakuje, to nie mówimy: ok, to już tutaj zostanę i tu będzie mój paśnik. Nie. Próbuję jeszcze innych rzeczy. W ten sposób mogę sprawić, że w czasie wieczoru najpierw coś jednego będzie mi smakowało, a potem coś kompletnie innego. Ale jest jeszcze trzecia grupa, którą prezentuje chyba większość z nas. To grupa, którą moglibyśmy nazwać filozofami, którzy wiedzą, że gdzieś tam na tym stole jest to coś niezwykłego, ale ponieważ prawdopodobieństwo trafienia tego czegoś niezwykłego jest tak bardzo małe, bo jest tak dużo potraw, to nawet nie próbują i w efekcie umierają z głodu.
pasja wymaga od nas zaangażowania. Pasja wymaga od nas, czy znalezienie pasji wymaga od nas pracy. Znalezienie pasji wymaga od nas tego, żeby ciągle się rozwijać, ciągle coś znajdywać nowego w tym, co nas pasjonuje, co nas pociąga. W końcu pasja nie jest czymś, co odmieni całe nasze życie w magiczny, niezwykły sposób. Co bym chciał, żebyście zapamiętali z tego, o czym dzisiaj mówiłem? Chciałbym, żebyście zapamiętali, że znalezienie pasji wymaga od nas próbowania różnych rzeczy, otwierania się na różne rzeczy. Nasze wyobrażenia często na temat pasji albo tego, co nas pasjonuje, są błędne. O tym będę mówił za tydzień. Drugie, można mieć kilka różnych pasji jednocześnie. Można je zmieniać. Można czuć się z tym dobrze. Trzecie, nie oczekujmy, że pasja znajdzie nas. Jeżeli chcemy być człowiekiem, który żyje z pasją, musimy sami ją znaleźć. I z tym was dzisiaj zostawiam.